PZHGP Kwidzyn odwiedzamy tandem, który lot po locie osiąga coraz lepszy wynik. Obserwujemy przylot z lotu Pasewalk. Dystans 343 km. W lotach udział bierze 93 hodowców oraz 3882 gołębie. Po piątym locie było 8 miejsce w oddziale, a jakie miejsce będzie po locie 6? Odpowiedź na końcu filmu. Zapraszamy do oglądania.
kolegów i koleżanki. Jesteśmy po 6 locie. Lot z miejscowości Pasewalk 3. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7.30. Na lot z sekcji gołębi było włożonych 1105. My włożyliśmy 56 sztuk. Ponad połowa już się zameldowała w głębniku. Z tego co po telefonach wiem, lot powinien być udany, a szczegóły będą jak rachmistrz wyliczy. Myślę, że nie powinno być źle. Jeżeli chodzi o przygotowania, to jak koledzy wiecie, ja pracuję na zmiany. Nie zawsze wychodzi tak, że można zrobić oblot rano i wieczorem. Do tej pory obloty raz dziennie robione. Nie ukrywam, że pomaga mi troszeczkę żona. Wypuści gołębie, zamknie. To już jest dla mnie duży plus. Bardzo jej dziękuję. No i dziękuję dla całej rodziny za wyrozumiałość, że te moje hobby poświęca się tyle czasu. No ale coś za coś. Myślę, że to mi wybaczą. Od następnego lotu zaczynają się 500-ki, to teraz już będą takie loty prawdy. To gołębie bardziej przygotuje i będą zdrowe w formie. Ten będzie zdobywał te punkty i trzeba się teraz do tego przyłożyć dalej. I myślę, że małymi kroczkami będziemy jakoś się bronić, a czas pokaże, jak to będzie dalej, bo konkurencja jest bardzo mocna. Niewielkie różnice punktowe są, także każdy może wygrać. Czego każdemu życzę, niech po prostu wygra lepszy i tego się trzymajmy. Dobry lot. Nasza jaskółeczka, najlepsza nasza lotniczka do tej pory też się fajnie spisuje. Jest to gołąb niewielkiej postury. Wyglądem też nie zachwyca, ale w lotach jest naprawdę fajnym lotnikiem. Jak do tej pory, przez kilka lat, to nie tylko ten rok, ale kilka lat. Mimo to, że ma taki ogon niespierzony, jakiś felerny, i to jej nie przeszkadza, żeby robić czołowe konkursy. To jest nasza druga lotniczka z tamtego sezonu. 12 konkursów. W tym roku też fajnie leci. Nazwaliśmy ją Bońcia. Jest też niewielkiej, średniej budowy i to jest linia Iwana. Kilka gołębi z tych linii naprawdę fajnie siadają. Nie tylko u nas, ale i u kolegów, bo informacje są też